studiować trzeba właśnie, że dzieci muszą studiować. Tak, także szanują tych, co są czysto ubrani. Także dziękujemy za to, co robi Radio Maryja i Telewizja Trwam, bo to nagłośnienie właściwe tego tematu, tak, nie jest niezmiernie istotne, wydaje się coraz bardziej konieczne, bo jak widać, Europa się już całkiem zagubiła w tym temacie. No właśnie, nie wiem, co jeszcze trzeba, żeby ci ludzie zrozumieli, gdzie jest problem, jaka pomoc jest potrzebna. No, jeszcze trzeba normalnie, żeby ludzie mianowicie kartkę wyborczą, właściwie głosowali, tak, żeby wybierać sobie mądre rządy, bo nic to chyba i szybciej nie uleczy z tego. Bo gazety nie wystarczą, bo jednak są, drukujemy różne artykuły, są różne, ale jednak to no, jest to siła, która no, argumentów, to by ktoś nakręcał pewien tutaj... Nie no, są wiadomo, że mamy też i to, co profesor Barki też zwraca uwagę, musimy też widzieć, że to są nie uchodźca, najeźdźcy, też w pewnym wymiarze, bo widzimy, co się dzieje, że się chce niszczyć chrześcijańską tożsamość Europy w pewnym wypadku, to też niestety o tym musimy dyskutować, to jest cały temat, ale no, w Polsce też jest trudno na spokojną merytoryczną dyskusję, bo zawsze będzie to albo upolitycznione, albo będzie to argument do tego, żeby krytykować władzę rządzących, albo żeby był to taki bicz, który jest uniwersalny i zawsze go można wyciągnąć, ale to nie o to chodzi, bo albo nam chodzi o pomoc, taką realną pomoc, albo o politykę. No właśnie, politykę. My jako kurzy zainteresowani tym, żeby pomagać, tak, to skutecznie pomagać. Oczywiście. Zresztą pani minister Beata Kempa, która była w Libanie, bardzo owocne spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim, przypomnijmy, to był chyba jedyny przypadek Nuncjusza, który został podniesiony do godności kardynała przez papieża. Pani Beata Kempa interesuje tym zagadnieniem tych problemów humanitarnych, Syryjczyków tam właśnie na miejscu. Niezwykła odwaga, a zarazem też zrozumienie właśnie, o co chodzi. Było tak, także jeszcze raz, ojcze, dziękujemy naszym słuchaczom. Każda złotówka naprawdę jest serdecznie i telewizją. Dziękujemy, że chcecie wspierać i to, co nas prosili, że nie znudzili ta wojna. I ja im obiecywałem, że Polacy są cierpliwi, może nie jesteśmy najbogatszym narodem, ale mamy to serce solidarne i za to serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękujemy bardzo, ksiądz profesor Waldemar Cisło był naszym gościem. Pozdrawiamy księże profesorze. Profesor Cisło. Dziękuję bardzo. Tej części audycji aktualności dnia. Przepraszamy za przesunięcie czasowe, ale tak nieraz bywa, że no, rozmowy trwają troszkę dłużej. Za chwilę serwis informacyjny. On bardzo fajny jest. Także radio obrotowe, radio ruchome, z bliska i z daleka. Niech opadnie kłamstwa mgła.
Już za niespełna godzinę w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbędzie się dziś wysłuchanie strony polskiej w sprawie decyzji Trybunału o wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Od kilku miesięcy trwa spór pomiędzy polskim rządem a unijnymi organami dotyczący działań podejmowanych przez leśników w tym kompleksie leśnym. Polskę na wysłuchaniu reprezentować będzie minister środowiska profesor Jan Szyszko oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek mówi, że dzisiaj jest szansa, by z pomocą merytorycznych argumentów rozwiać wszelkie wątpliwości. Profesorowi ministrowi Janowi Szyszko zależy bardzo na tym, żeby ratować cenne siedliska unikatowe, gdzie występują siedliska priorytetowe z perspektywy także Unii Europejskiej. Jest to wielkie dziedzictwo, które należy chronić, a doświadczenie polskiej ekologii, polskiej nauki, polskiego leśnictwa pokazuje, w jaki sposób chcemy to chronić, tak aby zachować to wielkie dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. I z taką nadzieją i z takimi ekspertami też jest dzisiaj w Luksemburgu pan minister Szyszko, którzy mają pełną informację, pełną dokumentację, pozbawioną emocji, bardzo merytoryczną i myślę, że tutaj wynik tego będzie zgodny z tym, w jaki sposób działają dzisiaj Lasy Państwowe. Dzisiejsze wysłuchanie jest pokłosiem sporu pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską dotyczącym prowadzonej w Puszczy Białowieskiej sanitarnej wycinki związanej z występowaniem kornika drukarza. Unijny organ chce wymusić na Polsce zaprzestanie tych działań i oskarża polski rząd o łamanie unijnych przepisów. Ministerstwo Środowiska kontynuuje wycinkę, a jego przedstawiciele podkreślają, że jest ona zgodna z prawem i ma na celu ochronę Puszczy Białowieskiej. Posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej badającej sprawę Amber Gold. To kontynuacja tak zwanego lotniczego wątku afery. W tej chwili przed komisją zeznania składa Ireneusz Tylczyk, były dyrektor marketingu Jet Air. W połowie 2011 roku większościowe udziały w tej spółce przejęła Amber Gold. Świadek pytany jest o to, w jaki sposób Marcin B. stał się właścicielem Jet Air i czy miał świadomość tego, że środki na zakup spółki pochodziły z piramidy finansowej. Wiedziałem, że środki pochodzą z Amber Gold, ale nie zastanawiałem się, czy jest to piramida, powiedział Tylczyk. Jak dodał, czuł, że coś jest nie tak. Poseł Małgorzata Wasserman, szefowa komisji do spraw Amber Gold, wskazuje, zeznania byłego dyrektora marketingu Jet Air odsłaniają mechanizmy przestępczej działalności Marcina P. To osoba, która złożyła bardzo ciekawe i obszerne i uważam, że zgodne z prawdą zeznania w prokuraturze, osoba, która podważa wersję prezentowaną przez Marcina P. oraz byłych prezesów spółek, ale też, że to miało być przedsięwzięcie biznesowe. On od razu mówił o tym, że to dla niego była pralnia pieniędzy, tak to oceniał od samego początku. Co ważne, świadek mówił o tym, że wszyscy w środowisku lotniczym się znają, a co za tym idzie, można podejrzewać, że taka ocena nie była odosobniona, ale będziemy go się o to pytać. Jako drugi przed komisją ma stanąć dziś Mariusz Olech, gdański biznesmen, którego nazwisko w sprawie Amber Gold pojawiało się już wielokrotnie. Pierwotnie Dylczyk i Olech mieli zeznawać 18 lipca, jednak wtedy przesłuchanie zostało odwołane. Sejm, Zuzanna Dąbrowska. Politycy PiSu złożą wniosek do prokuratury w sprawie willi przy ulicy Ikara, w której mieszkał Wojciech Jaruzelski. O zwrot budynku od lat starają się jego prawowici właściciele, rodzina Przedpełskich, zasłużona dla II Rzeczypospolitej. Komunistyczny dygnitarz przejął willę w stolicy za niecałe 43 tysiące złotych. Ratusz udzielił w tym przypadku specjalnej 93% bonifikaty. Poseł Paweł Lisiecki powiedział, że przedstawiciele Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji będą zastanawiać się, czy jest możliwość zajęcia się tą sprawą przez komisję. Zauważył, że w przypadku willi nie było decyzji o zwrocie. Będziemy składali sprawę do prokuratury, po to, aby sprawę wyjaśnić, zwłaszcza w kontekście tego, że miasto stołeczne Warszawa mogłoby zapłacić jeszcze ponad pół miliona złotych osobom, które... Dzień Święty to miał swój sens. Był to sabat, a teraz pokazuje tamten sabat, że każdy dzień jest święty Panu Bogu. Jak ktoś przyjmuje chrzest, to na oddanie, na czynienie Jego woli. Czy jecie, czy pijecie, cześć Bogu, jak to oddajecie. Obecnie lokal jest posiadany córki Jaruzelskiego. Spółka pracownicza kopalni Krupiński nie zostanie wywołana, poinformował o tym minister energii Krzysztof Tchórzewski.
ubiegłym miesiącu do zarządu gminy Susze oraz ministra energii wpłynęło pismo grupy inicjatywnej dla powołania takiego podmiotu. W ich opinii reaktywowanie kopalni Krupiński będzie istotne dla polskiej gospodarki, między innymi z powodu znajdujących się tam potencjalnych pracowników, które może eksploatować w 2030 roku. Podobno, że spółkę pracowniczą można założyć bez większych trudności. Kluczowe znaczenie ma jednak opinia resortu energii. Minister Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z redakcją Radio Maria podkreślił jednak, że... Dowiedzieli się, że dopóki, proszę Państwa, kultura będzie w rękach Żydów, których nikt nie lubi, ani Anita, a tam się jakieś światło świeci. No nikt nie lubi. Litka mówi, że słuchaj, te banki w Europie to one wszystkie są w rękach Żydów. Ja mówię, no tu jest Polska, powinny być w polskich bankach. Może być trochę w rękach Żydów, ale skoro tylko w ich rękach, to znaczy, że coś tu nie jest po kolei. No, a my nie chcemy po żydowsku od dupy strony. My nie chcemy, żeby galerię prowadziła jakaś Żydówa, która wychodzi, ja Państwa nie zapraszam! No to jest tak obrzydliwe, że po prostu normalnie tę babę z miejsca zamknąć jej galerię. Tak powinno być. Ja wiem, że to do tego zmierza, to do tego doprowadzi, ale to bardzo długo będzie trwało. To znaczy może niekoniecznie, ale oby jak najszybciej. Bo my nie jesteśmy jakoś tak przeciwko, ja szczególnie nie jestem przeciwko narodowościom, ludziom, bo przecież ja jestem znana z tego, że ja dobry klimat tworzę, stwarzam, że ja ludzi łączę, nawet i małżeństwo mogę połączyć. W małżeństwo mogę ludzi połączyć. Gdy nadaje nasze radio. I w ogóle. I to kefemy w Rokoncita. Barbie Baby Love. Na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący o 16.30. Spotkanie formacyjne dla przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, a także program słowno-muzyczny pod tytułem Spotkania z Maryją. Jak wedle wszystkich dał nadzieję, przecież ta wizja Piotra, który widział prześcieradło z nieba zstępujące i na tym prześcieradle były takie gazy, płazy, czyli zwierzęta nieczyste i wszystko trzeba było jeść, to znaczy, że wszystko było czyste. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania Rodziny Radia Maryi odbędą się 18 września w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu, 2 października w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Poznaniu, 9 października w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Łodzi i 16 października w parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego w Gdyni. Tak? No dobrze. Tak, słucham. Zapraszamy bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy popołudniowej w poniedziałek, 12 września. Jest dzisiaj Anita, jest Anita, jest, się pyta. Kochana, ja jestem na serwisie. 772, przepraszam, 506 i psalmodia 772, 774. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony, wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twojej obecności i mocy z krzyża płynącej.
Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, poprzez nie dałeś mi życie. Twoje słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa. Twoja wierność przez pokolenia umocniłeś ziemię, by trwała. Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, bo wszelkie rzeczy Ci służą. Gdyby Twoje prawo nie było mą rozkoszą, byłbym zginął w moim uwielbieniu. Anita, gdzie wernisaż został? No przecież to są czubki, a nie ludzie. No to jak można? Należę do Ciebie i szukam Twoich postanowień. Czyhają na mnie krzyżnicy, aby mnie zgubić. Ja zaś przestrzegam Twoich napomnień. Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości. Gdzie są te krzyżnice? Twoje przykazania się, przykazanie się. Zawiedziono mnie. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, bo przez nie dałeś mi życie. Od młodości ufam Tobie, Panie. W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstyd nie zaznam na wieki. Wystup ku mnie i ratusz Twej sprawiedliwości. Nakłoń ku mnie Twe ucho i ześpij ocalenie. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, w ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela. Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki mojej opiekunem, Ciebie zawsze wysławiałem. Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem. Pełne Twoje chwały były moje usta, sławiłem Cię przez dzień cały. Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, nie opuszczaj mnie silnych stan. Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, ci co czyhają na me życie odbywają narady. Mówią, Bóg go opuści, gońcie go i chwytajcie, bo nikt go nie uratuje. Boże, nie jesteś daleka ode mnie, Boże, pospiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy. Niech się hańbą i wstydem okryją, szukający nieszczęścia mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Od młodości ufam Tobie, Panie. Także w starości mnie opuszczaj, Boże. Ja zaś będę zawsze ufał i pomnażam wszelką Twoją chwałę. Usta moje będą głosiły sprawiedliwość Twoją i przez dzień cały Twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary. Opowiem o potędze Pana, będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłeś o Twojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Lecz i w starości, w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże. Ty głosić będę moc Twego ramienia i potęgę pokoleniom, które przyjdą. I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, którą tak wielkich dzieł dokonałeś, Boże, którzy jest równy Tobie. Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywróciłeś mi życie i ziemskie otchłani grób mnie wydobędziesz. Pomnóż moją wielkość i pociesz mnie na nowo. Chcę Twoją wielkość wielbić na harfie, mój Boże. Będę Ci grał na cytrze świętej Izraela. Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał i dusza moja, którą odkupiłeś. Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją, poszukający mojego nieszczęścia okryli się hańbę i wstydem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Także w starości nie opuszczaj mnie, Boże. Czytanie z listu do Kolosan. Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz Bóg pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Thank you.
śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana. I pamiętajcie o Jego świętości. Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dostań się modlimy. Zapraszam za wspólną modlitwę. Modliła się Zofia z Dąbrowy, koło Leśnicy, parafia świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Serdeczne Bóg zapłać. Bóg zapłać, dziękujemy Panu, dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za wspólną modlitwę. Malina Stare Gotycka. Nigdy nie rodzi się byle kto. Prawdziwa historia o losach polskich rodzin. Przez Chrystusa Pana naszego. Następnego ranka na stole nakrytym do wielkanocnego śniadania nie było ani śladu kartkowej polityki rządu. Tak jak w powietrzu nie czuło się śladu po wczorajszej awanturze. Pola dokonała cudu. Było wszystko. Twarogi, powidła, jajka, babki, kiełbasy. Po śniadaniu schowałam się za parawanem porządkowania papierów i rzeczy. Miałam nadzieję, że dam tym poli sygnał. Wyjazd gościa blisko. Było oczywiste.
chaos w życiu gospodarzy. Miała tylko nadzieję, że na dobre i na złe. Pola jakby odetchnęła, widząc, że nigdzie się nie wybieram na spacer, że nie musi bać się, czy jeszcze coś mi nie wpadnie do głowy. Bałagan w mojej torbie podróżnej odzwierciedlał mój bałagan w głowie. Pasta do zębów walała się obok notatek, ołówki i baterie obok listonosza. Trzy pomadki i dwa flakoniki perfum uświadomiły mi moją śmieszność, podobną do tej, jaką wywołują wysokie obcasy na giełdzie. Kiedy zrobiłam porządek, stryj nastawił oba telewizory. Dwa leciwe pudła odbierały po jednym kanale. Możemy oglądać z Polą każdy swój program. Taka z tego korzyść. I to jednocześnie. A że jest trochę głośno, to nie szkodzi. I tak źle słyszę. Kupno nowego aparatu było skomplikowane. Staranie o talon, oczekiwanie na przydział, aż wreszcie przywiezienie telewizora z Rostowa. Wszystko to przerastało możliwości cierpliwości stryja. Pola też nie mogła jechać. Miała zaawansowaną cukrzycę, a poza tym gangrenę w lewej nodze. Chodziła z wielką trudnością, groziła jej amputacja. Po chwili wyłączyła swój odbiornik. Zapytała, czy może pożyczyć mój freestyle. Chciała posłuchać taśm, które miałam ze sobą. Z radością przystała. Prośba o freestyle była dla mnie jeszcze jednym pojednawczym sygnałem po wczorajszej awanturze. Choć nie byłam pewna, czy muzyka przypadnie jej do gustu. Najpierw słuchała ze ściągniętymi brwiami, jakby egzaminowała melodię. Potem zamknęła oczy i poruszała głową do taktu. Kilka razy westchnęła, aż wreszcie bąknęła coś pod nosem. Kiedy poprosiła o następną taśmę, nie miałam wątpliwości. W duszy radzieckiej chórzystki Japończyk gitaro znalazł swoje własne miejsce. Elektroniczna fantazja była dla nich chyba wielką niespodzianką. Pewnie taką samą, jak dla mnie reakcja tej 70-letniej kobiety. Z jej wyrazu twarzy wyczytałam, że muzyka uprowadziła ją gdzieś daleko, z brązowej kanapy. Następnego dnia Stryj obwieścił, że chce mnie wziąć na wycieczkę do cerkwi. Od świtu majstrował coś przy swoim 20-letnim Moskwiczu. Nie jeździł nim często, bo nie było benzyny. Miał tylko jeden pełny kanister. Te 20 litrów oszczędzał na wypadek, gdyby trzeba było jechać do szpitala. Pola oprócz cukrzycy miała też chore serce, a ciśnienie rosło i czasem do 280. Szpital co prawda nie miał lekarstw, nie mógł wiele pomóc, ale pacjentka czuła się bezpiecznie. Nie miałam najmniejszej ochoty na tę wycieczkę. Widziałam już to, co chciałam, a przede wszystkim żal mi było benzyny. Stryj jednak nalegał. Dopiero teraz posmakowałam naszego rodzinnego uporu, przy pozornie bezgranicznej łagodności. Po prostu nie było wyjścia. Musiałam ustąpić. Jechaliśmy w milczeniu przez prawdziwe pustkowie. Na myśl przyszedł mi znów mój anioł stróż i pieniądze. Wsadziłam rękę do kieszeni kurtki, ale kieszeń była pusta. A niech to kule biją, pomyślałam. Banknot musiał wypaść gdzieś po drodze i nikomu nie posłużył. Dobrze ci tak, szeptało mi coś do ucha. Masz lekcję na przyszłość. Opanowało mnie uczucie podobne do skruchy i obiecałam sobie poprawę. Wkrótce stanęliśmy przed cerkwią. Trwało nabożeństwo. Wyszliśmy cicho i stanęliśmy z tyłu. W dziennym świetle wszystko wyglądało inaczej. Zrobiłam zdjęcie wnętrza. Błysnął flesz. Pop uciął nagle modlitwę w pół słowa. Odwrócił się od ikonostasu i przymrużonymi ze złości oczyma powiódł powiernych. Szukał sprawcy nagłego błysku. Kiedy wyłowią mnie wzrokiem, zeskoczył chyżo z niskiego stopnia i rzucił się między osłupiałe babuszki. Szedł ku mnie jak burza. Krzyczał i groził. Wymachiwał wysoko podniesionymi rękoma, pokazując drzwi. Stryj, stojąc tuż obok, chciał coś powiedzieć w mojej obronie, lecz wtedy jemu dostało się parę ostrych słów. Umknęliśmy ku wyjściu. Ktoś się zatrzasnął za nami drzwi. Na ganku słychać było, jak chwilę potem złożyczenia ucichły i Pop podjął swoją pieśń. Bogu ducha winny Stryj był wstrząśnięty. Ja też. Szliśmy szybko przed siebie w stronę stepu.
Przeszedłszy dobre pół kilometra, Zium nagle stanął i uderzył się w czoło. Samochód. Rzeczywiście, z tego wszystkiego zapomnieliśmy oboje, że samochód został pod cerkwią. Ale Stryj machnął ręką i szliśmy dalej. To ten sam niegodziwiec, który raz pobił w zakrystii staruszka popa urzędującego tu przed nim. Po prostu złoił mu skórę za coś tam. Wszyscy o tym wiedzą, mówił Zium poruszony do żywego. Powiem ci jedno. Kiedyś ksiądz na mnie doniósł i to, ma się rozumieć, był grzech. Ale żeby przerwać nabożeństwo, przerwać modlitwę i zrobić taką awanturę, to przechodzi ludzkie pojęcie. Pierwszy raz od mojego przyjazdu widziałam Stryja tak wzburzonego. Kto to widział, żeby awanturować się podczas modlitwy? I to o co? Nawet papieża ludzie fotografują. Tyrada brzmiała tak, jakby donos księdza można było jakoś wytłumaczyć. Ale wybuch złości w trakcie obrządku nie znajdował w oczach Stryja żadnego usprawiedliwienia. On sam czuł się upokorzony, zbeształy jak smarkacz. Trzeba napisać do patriarchy, zdecydował. Byłam pewna, że napisze. I napisał. A wierzysz ty w Boga, Stryju? Zapytała mnie oczekiwanie. Zatrzymał się i spuścił głowę, jakby szukając odpowiedzi na czubkach butów. Potem, patrząc mi prosto w oczy, potrząsnął przycząco głową. Tym, którzy wierzą, chyba lepiej. Ale mnie wiara nie przeprowadziła przez nieszczęścia. Życie trzeba brać we własne ręce. Nie mogłam się powstrzymać, żeby nie wtrącić historyjki o pewnym Arabie i wielbłądzie. Otóż człowiek ten nie przywiązał na noc zwierzęcia, oddając je w opiekę Allahowi. Rankiem nie było śladu po wielbłądzie. Morał historii. Nie zawracaj Bogu głowy sprawami, które sam możesz załatwić. A śmierć zmieniłam to. Boisz się śmierci? Macie ją. Znowu zaczyna. Zmarszczył czoło i powiedział. Pamiętam taki piękny napis na grobie. Widziałem go na cmentarzu w Leningradzie. Przechodniu, zatrzymaj się i przysiądź koło mnie. Zerwij źdźbło trawy i pomyśl. Ja jestem w domu. Ty w gościnie. Gdzie w domu? Dochodziłam. Gdzieś we wszechświecie, między gwiazdami i planetami. Miliony lat świetnych stąd, żebym to ja wiedział. Stryj westchnął, ale za chwilę widać było po jego minie, że ma w zanadrzu jakiś kawał. Wiesz, jak to jeden zbierał się na śmierć i pocieszał kompana. Posłuchaj, z każdej sytuacji są dwa wyjścia, mówił. Jak umrę, mogę pójść do piekła albo do nieba. Jak pójdę do nieba, to dobrze. A jak do piekła, to też są dwa wyjścia. Albo będę się sam smażyć, albo będę podkładać do ognia. Roześmiał się pod wąsem, tym samym jakby tłumionym śmiechem, który pamiętam u ojca. Nie myślę o końcu, powiedział poważnie. Za dużo śmierci widziałem. Trzeba myśleć o tym, co ma znaczenie dla życia. A jeżeli to życie wpływa na to, co będzie po śmierci, to bardziej dokończył koniec święty. Ale mnie już teraz żal ściska, jak pomyślę, że pewnego dnia przyjdzie telegram, Zium nie żyje. Chciałam sobie ułożyć. A skąd ty wiesz, że ja pierwszy pójdę? Zaperzył się. Jak coś boli, to pigułki wezmę i przystaję. Ja już płakałam, że może ci więcej je zobaczę. Dodałam. I pomogło? Zapytał z udanym przyjęciem. Znowu musiałam się roześmieć. My tu siedzimy, płaczemy, z nosa nam cieknie. A to, co nieuniknione, i tak przyjdzie. Widzę, że i ty, jak wszystkie baby, masz oczy na mokrym miejscu. Tak rozmawiając, doszliśmy niespodziewanie do wiszącego mostu, który przymierzałam w nocy. Był zardzewiały, wąski rynek. Na poręczu u samego początku mostu napisane było coś białą kredą, koślawymi literami. Co to znaczy? Spytałam. Mój rosyjski nie wystarczał. Stryj przystanął, poszukał okularów i zaczął sylabizować okrągłe litery. Poczekaj, poczekaj. Niedobrze jest skąpić. Co takiego? Krzyknęłam. Niedobrze jest skąpić. Powtórzył zdziwiony trochę moją reakcją. A to dopiero filozof się znalazł. Kto to wysmarował? Rzadko komu jest tędy po drodze.
Most już stary, niebezpieczny. Ja uważam, skomentował jakby mimochodem, że skąpić nie można, ale nie wolno psuć ludzi pieniędzmi. Szczególnie dzieci, jak to teraz jest w modzie. Każdy powinien umieć zrobić coś porządnego bez myśli o zapłacie. Co tak zamilkłaś? Zwrócił się do mnie. Nic, nic, wykręciłam się. Wolałam nie wspominać. Oto Chrystus Pan przychodzi do nas w darze Eucharystii. Przyjmijmy Go z wielkim szacunkiem, czcią. Kapłani będą udzielać Komunii Świętej tutaj przy głównym stopniu ołtarza, ale podejdą także na wysokość kaplic bocznych. Podchodząc do Komunii Świętej, miejmy złożone ręce, a przede wszystkim otwarte serca, aby przyjąć Chrystusa przychodzącego do nas w darze Komunii Świętej. Włączmy się także w nasz wspólny śpiew. Także proszę Państwa, coś tam gra, prawda? Sławem Karczewskim. Rozmowa dotyczyła referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji, informuje Kancelaria Prezydenta na Twitterze. Referendum konsultacyjne jest inicjatywą prezydenta, który po raz pierwszy mówił o niej w trakcie Święta Konstytucji 3 maja. 25 sierpnia w Gdańsku prezydent w obecności m.in. marszałka Karczewskiego zainaugurował kampanię informacyjną w tej sprawie. Konferencja pod hasłem Konstytucja dla obywateli, nie dla elit odbyła się w
hali BHP Stoczni Gdańskiej. Zaplanowano cykl kolejnych debat w całym kraju. Andrzej Duda postuluje, by referendum konsultacyjne odbyło się w przyszłoroczne Święto Niepodległości 11 listopada 2018 roku. Działania ministerstw i policji były niewystarczające, aby ochronić dzieci i młodzież przed cyberprzemocą w szkołach. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Cyfryzacji, a także policja nie rozpoznały właściwie i nie określiły skali zagrożenia, jaką niesie cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40% uczniów, blisko 30% rodziców i 45% ankietowanych nauczycieli, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Połowa ankietowanych uczniów stwierdziła, że dotknięta cyberprzemocą o pomoc nie zwróciłaby się do nikogo. Raport NIK wskazuje na to, że policja przeprowadzała działania profilaktyczne w szkołach, jeśli dyrektorzy zgłosili takie zapotrzebowanie. NIK w raporcie zaznacza, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie upowszechniło we właściwy sposób dobrych praktyk wypracowanych na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji na temat sposobu postępowania przez szkoły w przypadku ujawnienia zdarzeń o charakterze cyberprzemocy. Wiceminister edukacji Marzena Machałek zapewniała dzisiaj, że resort przygotował procedury i sposoby reagowania w kwestiach bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w szkołach i wkrótce przedstawi te rozwiązania. Takie gotowe wzorce, jak postępować i jak przygotowywać uczniów i nauczycieli do takiej sytuacji. Najwyższa Izba Kontroli odnotowała występowanie cyberprzemocy w każdej badanej szkole. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Trwają przygotowania do wprowadzenia sieci szpitali. Chociaż zmiany wchodzą w życie od 1 października, oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przedłużają obowiązujące umowy. Na Mazowszu umowy są aneksowane o pół roku do końca marca, mówi rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ Andrzej Troszyński. W przypadku mazowieckiego województwa konkursy dla tych placówek, które się nie zakwalifikowały, będą przeprowadzone w terminie późniejszym. Aneksujemy w tej chwili z nimi umowy, aneksujemy umowy do końca pierwszego kwartału. Także z punktu widzenia interesów pacjenta jest to gwarancja ciągłości udzielania świadczeń w tych placówkach, w których się do tej pory leczyli, do których są zapisani, których oczekują na świadczenia. Szpitale, które znalazły się w sieci, mają obowiązek zorganizowania od 1 października obok szpitalnego oddziału ratunkowego nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Rząd na jutrzejszym posiedzeniu ma zająć się specustawą, dzięki której pieniądze z budżetu państwa mają trafić do systemu służby zdrowia. Ceny w sierpniu były o 1,8% wyższe niż rok wcześniej, wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego. Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski powiedział, że wzrost cen wciąż jest niewielki. Sierpniowy wzrost inflacji to w dużym stopniu efekt rosnących cen paliw oraz mniejszej niż w ubiegłych latach sezonowej zniżki cen żywności. Natomiast eliminując wpływ tych dwóch najbardziej zmiennych elementów, tak zwana inflacja bazowa, najprawdopodobniej nieznacznie się obniżyła, co pokazuje, że tak naprawdę presja inflacyjna w polskiej gospodarce jest niewielka. Inflacja ciągle znajduje się poniżej celu Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2% z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Adrian Bąk, zapraszam na magazyn międzynarodowy. W Katalonii dziś święto narodowe, tymczasem tysiące mieszkańców tego regionu wyszło na ulicę zademonstrować swoje tak dla niepodległości. 1 października lokalny rząd chce przeprowadzić w tej sprawie referendum. Czy mu się to uda i czy Katalończycy rzeczywiście nie chcą być Hiszpanami? O tym w pierwszej części programu, a w drugiej porozmawiamy o dramacie mniejszości Rohingya w Birmie. Od kilku tygodni trwają tam dramatyczne walki między rebeliantami i armią rządową. Rebelianci Rohingya ogłosili właśnie rozejm. Czy ten krok spowoduje wyciszenie konfliktu z birmańską armią i czy zatrzyma pacyfikację muzułmańskiej mniejszości Rohingya? Zapraszam do 20. Świat w powiększeniu. W Katalonii dziś obchody Diada Nacional de Catalunya, czyli Święta Narodowego Katalonii. Tymczasem na ulice katalońskich miast wyszło tysiące ludzi, którzy chcą w ten sposób zademonstrować poparcie dla niepodległości. Od kilku dni wzywał do tego szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont. A przy telefonie Ewa Wysocka, była korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te obchody La Diada upamiętniają rocznicę podboju Barcelony przez Bourbonów w 1714 roku, więc to jest właściwie moment utraty niezależności
na rzecz scentralizowanej kastylii, ale tak jest chyba od kilku lat, że ten każdy kolejny 11 września jest takim też trochę właśnie taką demonstracją zapędów niepodległościowych czy pokazem zdolności mobilizacyjnych właśnie Katalonii. Przeglądam hiszpańskie media El País, informacja sprzed kilkunastu minut, że katalońska Guardia Urbana, czyli Straż Miejska w Barcelonie, policzyła, że około miliona osób uczestniczyło w demonstracjach właśnie z okazji La Diada. Tutaj się mówiło, że od tego, ile osób pojawi się na tych manifestacjach, będzie zależeć no, te morale niepodległościowców, czy milion rzeczywiście te dane rzeczywiście mogą być prawdziwe i czy to by oznaczało, że no co Barcelończycy, tam? Czy będziesz? W ogóle Katalończycy tłumnie wyszli na ulicę? Tak, na pewno wyszli tłumnie. No, będziesz czy nie będziesz? Urbana, gdyby to podali organizatorzy, no to zawsze można stawiać duży znak zapytania nad tymi cyframi, liczbami, no ale tutaj to podaje policja, która no, w Barcelonie jest dość bezstronna. Były przed rozpoczęciem tej manifestacji dzisiejszej, wiadomo było, że przyjdzie 450 tysięcy osób, bo tyle się zapisało, bo od kilku lat te manifestacje to są z góry zaplanowane, tam są czasem jakieś wręcz wystąpienia teatralne, w tym roku też to były dwie manifestacje, które się krzyżowały, potem utworzyli ogromny wyraz tak nad manifestującymi, także ta informacja, że to jest milion osób, no to jest na pewno dużym zaskoczeniem. Ja przypomnę, te jakiekolwiek jakieś tam niewielkie manifestacje, one były organizowane zawsze, one są częścią dzisiejszych obchodów, tak jak wspomniałeś. Ja myślę, że to jest jedyna narodowość na świecie, która w ten sposób świętuje klęskę, ogromną klęskę. Barcelona wtedy była kompletnie zbombardowana w 1714 roku, a dla nich jest to dzień, w którym przypominają właśnie sobie o klęskę i świętują. Ale na przykład w 2008 roku taka manifestacja liczyła 12 tysięcy osób. Jednak dwa lata później, 2010 rok, Trybunał Konstytucyjny podważył nowy statut Katalonii i między innymi nie pozwolił, żeby we wstępie do tego statutu napisano, że Katalończycy są narodem. I tak naprawdę od tego się zaczęło. 2010 rok to było też 1,5 miliona osób i potem w zeszłym roku było mniej, 2 lata temu też było mniej, no ale pamiętajmy, że w tym roku przecież jest 1 października przymiarki do referendum i w Katalonii mieszka 7 milionów osób, czyli w Barcelonie co siódmy mieszkaniec Katalonii wyszedł na ulicę. No, powiedzmy, co się może teraz wydarzyć w ten niecały miesiąc do tego referendum, jeżeli oczywiście zakładając, że do tego referendum dojdzie, bo to też nie jest takie oczywiste. Czy to jest możliwy jakiś wariant siłowy, czy na przykład to jest możliwe zawieszenie rządu Katalonii, co zapowiada też między słowami, czy lub bardziej bezpośrednio Mariano Rajoy. Co tutaj może się stać? To znaczy, kilka scenariuszy jest możliwych. Między innymi jest możliwy scenariusz, że nareszcie Katalończycy i centralny rząd, i rząd Katalonii usiądą i zaczną negocjować. Dzisiaj Jordi Sánchez, to jest pan stojący na czele Zgromadzenia Narodowego, czyli takiego przyszłego organu, który miałby tworzyć katalońską konstytucję, czy Carles Puigdemont, ten lider katalońskiego rządu, obaj na różnych wiecach powiedzieli, że są gotowi wciąż na negocjacje z centralnym rządem. Ten pan ze Zgromadzenia Narodowego powiedział nawet, że jest skłonny w ostatniej chwili odwołać referendum październikowe, jeśli centralny rząd zgodzi się na to, żeby takie referendum zorganizowano wspólnie między Barceloną a Madrytem. To jest jeden scenariusz. Inny scenariusz to siłowe może być. Siłowe w tym sensie, że na przykład hiszpańska policja, w Katalonii jest lokalna policja, czy w kraju Basków, prawie wszystkie regiony mają własną policję, do tego jest jeszcze jedna centralna. Nad nimi jeszcze jest jedna policja, która się nazywa Gwardia Cywilna, zresztą bardzo dobra policja. I ta policja miałaby teoretycznie nie dopuścić do tego, żeby lokale wyborcze otwarto. Wiadomo już, że w Barcelonie stacjonują dodatkowe oddziały policji. Ja dzisiaj rozmawiałam z madryckim dziennikarzem, który ma dobre informacje i on twierdzi, że ten napływ policji rozpocznie się od jutra. Centralny rząd chciał, żeby ta diada minęła spokojnie. Zresztą ona była zorganizowana w takim bardzo kolorowym, wręcz był festyn. Tam nie doszło do żadnych incydentów. Ale od jutra ma zacząć się to już nieoficjalne, ale przygotowywanie centralnego rządu do tego, żeby jednak do tego referendum nie dopuścić. No,
ostatni scenariusz to jest taki, że jednak do tego referendum dojdzie. Jest to jutro. Ja moim zdaniem jest to najmniej prawdopodobny scenariusz, bo przecież centralny rząd nie może dopuścić. Gdyby wiedział z góry, że go wybra, to być może, ale... Czy można powiedzieć, że referendum prawdopodobnie się nie odbędzie? Referendum... No, zawsze patrząc na referendum, patrzymy co będzie. Referendum, potem chcą się oderwać, stracą udział w Unii Europejskiej, są zadłużeni, nie poradzą sobie. Ale popatrzmy na to ze strony, z punktu widzenia Hiszpanii. Odejście Katalonii to jest utrata 20% produktu krajowego brutto. Kiedy produkt krajowy brutto spada o 2%, to już jest tragedia narodowa. Tutaj panuje o 1/5. Zachód musi zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, ale równocześnie nie może być w tym wszystkim bardzo, nie wiem, wyprowadzić wojsko na przykład na ulicę, bo Hiszpania jest demokratycznym krajem, Katalonia jest bardzo demokratycznym regionem, no i tutaj on ma nad sobą Unię Europejską. Czyli ta sytuacja jest niewygodna, bardzo trudna i dla Puigdemonta, czyli i dla Barcelony, i bardzo trudna dla hiszpańskiego rządu. Prawdopodobnie jutro Trybunał Konstytucyjny zawiesi ustawę, która została przyjęta kilka dni temu, która pozwala na zorganizowanie tego referendum, czyli rozpoczyna się to samo, co było w 2014 roku. Tam on, Trybunał Konstytucyjny, zawiesił dwie ustawy i potem z referendum zrobił się plebiscyt. Tę sytuację w Hiszpanii i w Katalonii będziemy nadal śledzić. Bardzo dziękuję. Dziękuję tyle o Katalonii i o przyszłym referendum, także o dzisiejszym święcie narodowym. Ewa Wysocka była korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie. Świat w powiększeniu. Rebelianci z Armii Zbawienia Arakan ogłosili jednostronne zawieszenie działań zbrojnych na miesiąc, aby umożliwić organizacjom międzynarodowym dostarczenie pomocy humanitarnej społeczności Rohingya w północnej zachodniej Birmie. Czy ten krok spowoduje wyciszenie konfliktu z birmańską armią? O tym rozmawiałem z Patrykiem Kugielem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jednostronne ogłoszenie zawieszenia broni przez tą organizację z Rohingya pewnie znaczenia wielkiego nie ma. Zresztą armia birmańska już to zapowiedziała, że ona nie negocjuje z terrorystami, w związku z tym tego nie bierze pod uwagę i swoje cele będzie pewnie realizowała tak długo, jak nie ugnie się tak naprawdę pod presją międzynarodową. I to jest chyba jedyny element, który może wpłynąć krótkoterminowo na tę sytuację, na zmianę tej sytuacji, którą obserwujemy w Mianie. To powiedzmy, co się w ogóle dzieje w tym momencie w prowincji Arakan. Tak naprawdę nie do końca wiemy, co się dzieje, bo nie są tam dopuszczeni zagraniczni obserwatorzy, organizacje humanitarne, media i tak dalej, więc te informacje, które do nas docierają, co są szczątkowe. Tym niemniej nie mamy powodu, żeby nie wierzyć tym organizacjom, które w tej sprawie zabierają głos, czy ONZ, czy Human Rights Watch i różne organizacje biorące bronią praw człowieka na świecie. I według ich przekazów dochodzi do czystek etnicznych w tym stanie, do operacji takiej antyterrorystycznej czy antypartyzanckiej ze strony armii birmańskiej i dochodzi do masowych prześladowań i w efekcie ucieczek setek tysięcy prześladowań do sąsiadującego Bangladeszu. Według dzisiejszych danych to jest chyba ponad 315 tysięcy ludzi, którzy szukają schronienia w Bangladeszu. Zapytam też szczegółowo, ta obecna sytuacja to oczywiście nie jest nowa sytuacja z prześladowaniami mniejszości Rohingya. Mamy do czynienia od wielu lat, ale co tutaj jest właściwie tym czynnikiem determinującym? Czy mówimy o kontekście religijnym, to znaczy, że to jest mniejszość muzułmańska w buddyjskim kraju, czy są też inne czynniki? Czy jest głęboko zakorzeniona niechęć i antagonizm między tymi mniejszościami w stanie Arakan. Znaczy walki co jakiś czas w tym stanie wybuchały przez ostatnie 60 lat. Sytuacja trochę się zaostrzyła po 2012 roku, kiedy doszło też do takich pogromów dwukrotnie w ciągu roku i od 2012 roku ta sytuacja pozostawała napięta. W zeszłym roku już też doszło do takich przesiedleń, do operacji antyterrorystycznych, co bierze się po części z rosnącej frustracji wśród Część z nich po prostu nie widząc innego sposobu na okupowanie włoskich interesów chwyciła za broń,
założyli swoją organizację, którą rząd birmański uznaje za organizację terrorystyczną. I w zeszłym roku, tak, w październiku i teraz pod koniec sierpnia przeprowadziły, to naród jest nerwowy. Posterunki naród, sił bezpieczeństwa. Naród jest nerwowy. Odwetową, więc to jest ten krótki, powiedzmy, zapalnik tej sytuacji. Ale to jest w pewnym kontekście skomplikowanej kompozycji etnicznej i religijnej tego stanu, tak? Bo przypomnijmy, że to jest stan, gdzie mniejszość muzułmańska jest bardzo widoczna, tak? Znaczy około 40% mieszkańców stanu Arakan to są muzułmanie, głównie z tej mniejszości Rohingya. To są też tak zwani bezpaństwowcy właściwie. Ich sytuacja jest o tyle właśnie niepokojąca, czy dziwna, że to są osoby, które państwo birmańskie nie uznaje za własnych obywateli. Tak? Według ustawy z 1982 roku Rohingya nie zostały uznane za jedną ze 135 grup etnicznych, które jakby wchodzą w skład obywateli Birmy czy Mianmy. W związku z tym ci ludzie nie mają żadnych praw. I to jest jeden też z przyczyn ich radykalizacji. To znaczy, a tu polscy ludzie mają prawo? Się, tak, nie mają statusu obywatelstwa Mianmy, co ogranicza ich jakiekolwiek, prawda, podróż. Komornik trafi, oni nawet się nie mogą, no to traktor zabierze. Jakie stanu, człowiek miał prawa? Żadne prawa. Chodzić po sądach, się domagać, zebrać, łasić o swoje, edukacji, dać i prosić. Bardzo trudny los. To bardzo trudny los. Bezpaństwowcami, w związku z tym są marginalizowani w tym stanie. Obrotowe. Na przykład też w 2015 roku, kiedy odbyły się pierwsze naprawdę wolne wybory w Mianmie, to ci ludzie nie mieli prawa zagłosować w tych wyborach, w związku z tym nie mieli nawet możliwości w sposób demokratyczny, polityczny wyrazić swoje własne stanowisko. Tak, to powoduje rosnącą frustrację. Do tego nakłada się też inny zawód bezpieczeństwa, który był wcześniej, który został zablokowany, to znaczy Rohingya przez kilka lat ostatnich tworzyli rząd tej grupy, którą określaliśmy jako Burma. Ci uchodźcy czy migranci właśnie z tego stanu na łodzie przepływali do Malezji, do Tajlandii i w ten sposób, powiedzmy, część z nich znajdowała ucieczkę z tej dość trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują. Odcięcie tego szlaku w 2015 roku przez Malezję i Tajlandię spowodowało, że ta frustracja już naprawdę nie miała gdzie się być wykorzystana i to doprowadziło do częściowej radykalizacji części tej społeczności, stąd mam tą organizację, która chwyciła za broń. Mamy pewne raporty, chociażby International Crisis Group, która uznaje, że jednym z przywódców, założycieli tej organizacji jest człowiek pakistańskiego pochodzenia, który przez większość życia był w Arabii Saudyjskiej, w 2012 roku przyjechał do Birmy i tam stworzył tą organizację, która ma pewne toty walki zbrojne i są podejrzenia, że może mieć jakieś związki z globalnym dżihadem. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie mamy na to wystarczających dowodów, tak, poza tym personalnymi powiązaniami kilku osób. Patrząc na siłę tej organizacji, to też wydaje się, że ta reakcja armii birmańskiej jest nieproporcjonalna. Tak, znaczy w atakach tych dwóch w tym roku, w zeszłym roku zginęło około 20 żołnierzy birmańskich. Tak, to znaczy, i to były ataki jakiś stary karabin pojedynczy, tak? To nie jest zagrożenie jakieś fundamentalne dla państwa birmańskiego, zwłaszcza, że przecież od w których naprawdę które stanowią zagrożenie, z którymi armia birmańska w jakiś sposób sobie radzi. No właśnie, skoro powiedziałeś, że to nie jest to zagrożenie fundamentalne, to też można by postawić inne pytanie, czy tak naprawdę armii birmańskiej zależy na, użyjmy tego słowa, totalnej pacyfikacji tej społeczności Rohingya, bo są też głosy, że niekoniecznie, że właściwie ważniejsze dla armii jest sama walka, czy ta cała retoryka walki z Rohingya, niż samo unicestwienie tej mniejszości religijnej, bo dla samej armii birmańskiej też jest to jakieś uzasadnienie dla własnego funkcjonowania. Dokładnie, to jest bardzo popularny motyw działalności armii, która ma niedemokratyczny mandat do sprawowania nadmiernej władzy w danym państwie, także posiadanie wroga uprawomacnia istnienia danej organizacji.